Ze mną jest Filip Jagiełło. Filip, nie mogę nie zapytać na początek o mecz reprezentacji, ten ostatni z Gruzją. Była ta bramka, czy jednak samobój? No, wydaje mi się, że była, bo strzeliłem, jakiś rykoszet minimalny był, natomiast też ta piłka jakoś się znacząco kierunku nie zmieniła i ale to nie ma znaczenia. No, UEFA mi, słyszałem, uznała, także fajnie, że tą jedną bramkę mam. Ważne zwycięstwo dla waszej reprezentacji, które pozwoliło wam na to, żeby dalej mieć tą nadzieję na awans na Mistrzostwa Europy, Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. No tak, jutro losowanie, zobaczymy co nam, z kim nam przyjdzie zagrać i wydaje mi się, że to był taki jeden z najbardziej, z najważniejszy mecz, wydaje mi się, bo wygraliśmy i te baraże sobie zapewniliśmy i teraz możemy spokojnie ten miesiąc przepracować w klubach. Potem jak trener nas powoła, to na zgrupowaniu już będziemy wiedzieć, pod jakiego rywala mamy się szykować i no, jedziemy tam, żeby spełnić to jakieś tam swoje marzenie i zagrać na tych mistrzostwach. Wracamy do ligowej rzeczywistości. Przed nami mecz z Wisłą Płock. Wisłą, która jest niżej w tabeli od naszego zespołu, ale nadal jest to groźny rywal, który na dodatek niedawno zmienił trenera. Ja uważam, że w tej lidze nie ma znaczenia, w której jesteś, na którym jesteś miejscu. Jest taka specyficzna ta liga, że każdy z każdym może wygrać i patrząc na tabelę, to my byśmy uważali, że ze słabszym gramy, no to byśmy wszystko przegrywali. To nie ma sensu patrzeć. Tylko musimy się w końcu dobrze przygotować i zacząć lepiej grać niż w tych poprzednich meczach, bo taka gra, no, nic nam nie da. Co twoim zdaniem będzie najlepszą receptą na to, żeby w niedzielę wrócić na zwycięską ścieżkę? Mi się wydaje przede wszystkim, że trzeba konsekwentnie zagrać, tak jak z Arką w pierwszej połowie, bo mimo wszystko Arka przeważała w posiadaniu piłki, natomiast my mądrze broniliśmy i te kontrataki stwarzaliśmy. Natomiast ja uważam też, że nie ma też co się bronić i musimy też otwarcie zagrać, musimy przejąć kontrolę nad tym meczem i strzelić bramkę i jak najlepiej, żeby tych bramek było kilka, bo wiadomo, jak rywal strzeli jedną, to potem nasze morale spadają w dół i różnie to bywa. Uważam, że trzeba zagrać mądrze, odważnie i wtedy będzie na pewno dobrze, a mamy umiejętności do tego, żeby dobrze zagrać. Czy tobie z perspektywy zawodnika, który wrócił ze zgrupowania reprezentacji, ma o te dwa mecze więcej w nogach, jakoś trudniej jest się przygotować do takiego kolejnego spotkania ligowego? Nie wiem, ten mikrocykl wygląda inaczej, czy nie ma to dla ciebie żadnej różnicy? Nie ma znaczenia. Ja naprawdę tak naprawdę zagrałem tylko drugą połówkę z Gruzją i jakoś też zmęczony nie jestem, także przyjechałem tu, że tak powiem, świeży i przygotowuję się tutaj mocno, żeby zagrać z Wisłą. Natomiast to, czy zagram, zależy od trenera, ale ja jestem gotowy i jak zagram, to zrobię wszystko, my zrobimy wszystko jako drużyna, żeby wygrać.